Herb poróżnił nieco mieszkańców, choć po wielu miesiącach starań i prac Komisja Heraldyczna, jak już informowaliśmy, wreszcie zatwierdziła wersję, która ma historyczny rodowód i wykonana została zgodnie z zasadami sztuki. Z propozycją, a może jednak stara wersja, wyszedł podczas sesji Rady Miejskiej radny Adam Ołowniuk. Do tego pomysłu odniósł się prezydent miasta Czesław Rankiewicz. Herb miasta, żeby tę sprawę zostawić. Ja mam inne zdanie, podobne zdanie jak pani radna Mariola Karpińska. Ten temat trzeba chyba zakończyć. Jest pozytywna opinia Komisji Heraldycznej, właściwego organu i trzeba byłoby tę sprawę przeprowadzić, najlepiej w tym roku, zmienić statut. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że nie może być cięcia takiego z jednym dniem. Będziemy w obiegu miejskim mieli jeden herb i drugi herb i myślę, że to trzeba przyjąć jako zasadę, aż się tam na przykład te flagi zniszczą czy coś, że wtedy taka naturalna potrzeba będzie wymiany właśnie na nowy herb. To wynikające z oszczędności rozwiązanie też dalekie jest od doskonałości, ale miałoby być według zamysłu prezydenta zaledwie tymczasowe i trwać do chwili, gdy zgromadzone materiały promocyjne, ulotki, tabliczki, flagi i tym podobne się zużyją. Argument kosztów trafia chyba do każdego z wystarczającą mocą, by nie naciskać na natychmiastową eliminację starej grafiki. Odrzucenie nowego i pozostawienie starego znaku miasta sprawiłoby, że Suwałki mogłyby stracić niezwykle ważny element swojej tożsamości. Przykładem takiej niefrasobliwości i ignorancji zasad heraldycznych mogą być XIX-wieczni autorzy tzw. herbu z duńskiej woli, którzy w błękitnej tarczy umieścili nie wiedzieć czemu trzy pszczoły. Niezgodność z zasadami heraldyki sprawiła, że Mennica Warszawska odmówiła wykonania miejskiej pieczęci z takim znakiem.